Witam, z tej strony Kuba z kanału PNT.cmz Football i na tym odcinku pokażę Wam poradnik, jak dobrze i poprawnie wykonywać rzuty wolne. Wiem, że nagrywałem już coś takiego rok temu, ale postanowiłem, że to odświeżę, że nagram to jeszcze raz, że pokażę Wam jeszcze większe szczególiki na ten temat, żebyście po prostu rozwijali swoje umiejętności, żeby każde Wasze uderzenie z rzutu wolnego zawsze równało się golem. Próbujemy. Tradycyjnie zostawcie pod tym filmem 40 tysięcy łapeczek w górę. Specjalnie się postarałem, jesteśmy na ogromnym stadionie Białej Gwiazdy, czyli Wisły Kraków. Nie bez powodu, ponieważ już w sobotę grają na AS Monaco i ja również w przerwie wyjdę do Was wszystkich, ponieważ wyjdę tutaj na murawę i będę przeprowadzał jakiś tam konkurs, coś tego typu. Oczywiście subskrybujcie kanał, bo bardzo mnie to motywuje. I jeżeli już tu jesteś, a jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw teraz subika i dobijmy 400 tysięcy. I myślę, że możemy zaczynać. Każdy z piłkarzy ma inny styl wykonywania rzutów wolnych. Dlatego ja tutaj pokażę Wam poradnik na to, jak dobrze wykonywać rzuty wolne właśnie moim sposobem. I rady będą również wzięte ode mnie z mojego własnego piłkarskiego doświadczenia. Czyli tak, podzielimy sobie uderzenie na kilka kroków. Na samym początku musimy pamiętać, żeby noga postawna, czyli w moim przypadku lewa stopa, zawsze nakierowywała na miejsce, gdzie chcemy umiejscowić piłkę. Czyli ja w tym momencie steruję na dalszy słupek i zobaczcie, teraz bez żadnego skupienia, bez mocniejszego uderzenia, po prostu chcę, żeby piłka znalazła się właśnie tam, gdzie umiejscowiam stopę. Teraz mamy kolejny krok. W tym momencie kładziemy nacisk na to, żeby nasze uderzenie było troszkę mocniejsze. Staramy się dodać więcej siły do naszego uderzenia, tylko nie skupiamy się jeszcze na tym, w jaki sposób mamy uderzyć piłkę. Zobaczcie. Po prostu trafiamy mocniej. I piłka właśnie steruje nam w tamtym kierunku. A teraz skupimy się na tym, żeby ta piłka była bardziej dokręcona, ponieważ jak widzieliście, piłka niby leciała w dobrym kierunku, ale nie przyłożyłem się do tego, żeby dokręcić tą piłkę mocniej. Dlatego w tym momencie staramy się, aby nasza stopa przejechała jak najbardziej po piłce. Zobaczcie, jeżeli tą częścią stopy uderzamy w taki sposób, zobaczcie, wtedy piłka dostaje jak największej rotacji. Zobaczcie, mocno staramy się przejechać właśnie całą objętością stopy. Dlaczego piłka czasami leci nam za wysoko, czasami za nisko? W tym momencie musimy się skupić, abyśmy nie byli za bardzo odchyleni do tyłu. Ponieważ w momencie, kiedy jesteśmy odchyleni, to patrzcie, co się dzieje. Uderzam na bramkę. Leci nie wiadomo gdzie. W trybunę, bo też teraz się zatrzymała na łapaczu. Ale w momencie, kiedy oddajemy uderzenie i wystarczająco się pochylimy, to nie ma szans, aby ta piłka poleciała nam za wysoko. Zobaczcie, pochylam się, uderzam i nawet piłka leci za nisko, ponieważ pochyliłem się za bardzo. Czyli wszystko łączymy w jedno. Pamiętamy o tym, żeby wystarczająco się pochylić i żeby właśnie tą stopą jak najbardziej przejechać. Oczywiście są różne style rzutów wolnych. Możemy uderzyć na siłę z prostego podbicia, ale ja właśnie preferuję taki sposób i o to chodzi w tym poradniku, żebym pokazał Wam właśnie ten mój sposób na prawidłowe rzuty wolne. Tak więc zobaczcie. No, możemy jeszcze nieznacznie dołożyć do tego siły, ponieważ im uderzamy mocniej, tym większe mamy prawdopodobieństwo, że bramkarz nie zdąży zareagować. I jeszcze tutaj muszę Wam powiedzieć jedną ważną rzecz, ponieważ ja w tym momencie nie mam bramkarza i robię to czysto treningowo, ale Wy również na treningu, gdy przygotowujecie się do tego, żeby na meczu oddać fajne uderzenie, nie macie tego bramkarza, więc chciałem, żeby to wszystko wyglądało dokładnie tak samo jak Wy i żeby były takie warunki, jakie Wy możecie sobie zapewnić. Zapomniałem dodać, że zawsze w momencie, gdy ćwiczymy rzuty wolne, to musimy nakierowywać właśnie na spojenie, ponieważ dzięki temu znacząco poprawiamy swoją celność, a to również jest naprawdę bardzo ważne. Musicie pamiętać o tym, że trening czyni mistrza i tą stopę musimy sobie tak wyważyć, żeby później 80% naszych uderzeń zawsze leciało właśnie tam, gdzie chcemy umiejscowić tą piłkę. I to tu jest najtrudniejsze, ponieważ to jest ta sztuka. Nawet najlepsi zawodnicy światowej sławy nie potrafią za każdym razem oddać idealnego uderzenia. Ja Wam podałem tylko wskazówki, dzięki którym możecie znacząco poprawić swoje umiejętności, aczkolwiek teraz to wszystko jest w Waszej głowie. Czy Wy będziecie chcieli na tyle trenować, żeby to wszystko przełożyć na mecz? It's terrifying. And how will we ever know?
wpadajcie oczywiście na kurs, ponieważ dzięki niemu znacząco poprawicie swoje umiejętności piłkarskie i będziecie mogli spełniać swoje marzenia, grając naprawdę na największych stadionach świata. Tak więc to by było na tyle. Pamiętajcie o tym, że trening czyni mistrza. Musicie naprawdę dużo trenować, żeby rozwijać każdą jedną umiejętność, tym bardziej piłkę nożną. Tak więc powodzenia, trenujcie. No i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Do zobaczenia.